Hejka kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu i zapraszam do oglądania. Dzisiaj jest 31 grudnia, czyli Sylwester. Niedługo powitamy nowy rok, tak jak już Wam wspominałam w poprzednim vlogu. Mam nadzieję, że ten rok naprawdę będzie fajny. Ja jestem w trakcie przygotowań, robię tutaj loki na takie... na takiego papilota wielkiego. Później zobaczycie taki mój efekt. Ja już robiłam parę razy na to, trzeba tylko po prostu umieć. Nie jest to jakieś mega trudne, ale tam trzeba troszkę później przy zdjęciu te loki popoprawiać. Jestem na razie jeszcze bez makijażu, jestem jeszcze nie ubrana, bo tutaj sprzątam, ogarniam. Troszkę tego się narobiło, chociaż w zasadzie mieliśmy posprzątane, ale wiadomo, przyjeżdża się z walizkami, później się jakieś zakupy robi i tak dalej i się nosi tego wszystkiego. Więc ja jeszcze zostało mi posprzątać podłogę, to znaczy no odkurzę sobie i zmyję ją. I no i co, potem się już biorę za siebie. Widzę, że tu też moja bateria coś ucieka, a ja nie jestem pewna, czy ja wzięłam ładowarkę, ale zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że podładuję tutaj aparat i widzimy się później. A tutaj Grinczosław leży... pięknie, czyści się też przed Sylwestrem. Pancia przerwała, nie? Pancia przerwała. Pokaż te swoje piękne łapki. Jakie piękne! A pokaż oczka. Jakie duże oczka! A pan coś tam broi, tak? Dobra. Macha ogonem. Bawić się chce. O, tutaj się przytulaski robi. I trzeba panu za chwilę jeszcze zastrzyk zrobić, tak, żeby oczko było zdrowe. Słuchajcie kochani, muszę z wami się czymś podzielić, bo po prostu to jest hit hitów. Ja jeszcze nie jestem do końca ogarnięta, jeszcze troszkę mnie czeka, ale stwierdziłam, że jak nie powiem wam teraz, to zapomnę. Słuchajcie, ogarniam się, robię makijaż, tutaj jeszcze nawet włosów nie rozplątałam i w ogóle. Dobrze, że byłam ubrana już tutaj w sukienkę. I słuchajcie... puka ktoś do drzwi, ja mówię, o nie, moi znajomi właśnie z RODOS mają przyjechać, to znaczy z RODOS, których poznałam na RODOS, ale oni są tam, wiecie, z dołu Polski, mają tam jakieś 4,5 godziny do nas, więc no kawałek drogi jest. I ja mówię, kurde, czemu tak szybko przyjechali? Lecę, wiecie, w tym wałku, otwieram drzwi, a tam jakiś 12-latek stoi i mówi, dzień dobry, czy przyjmują państwo w tym roku kolędę, a ja mówię, o co chodzi? Mówię, nie. Słuchajcie, po prostu hit. To był hit. Kto normalny chodzi? No, kolęda w Sylwestra, no to jest normalnie... I to było, żeby was nie skłamać 5 minut temu, czyli dokładnie o 17. Także ja nie wiem, no... Oni myślą chyba, że ludzie nie mają co robić w Sylwestra. Tym bardziej tak jak ja teraz w kuchni trochę jestem, tutaj coś ogarniam. Gdzie ja tu jeszcze kolędę przyjmę? Może jeszcze szampana postawię na środek? No kurde, no masakra! Zryłam się nieziemsko. Dobra, nieważne. Przyszłam tylko wam to powiedzieć i później pokazuję wam się już cała, jak będę gotowa. Pokazuję wam się, jak wyglądam. I sukienusia. Dołu nie pokazuję, bo nie mam butów, a mam kapcie, które wszystko psują na razie. Także dzisiaj poszliśmy w taki look. Czyli taki standardowy mój. Ja zawsze all black. Także z makijażem nie kombinowałam. Ktoś się do mnie dobija, także... Sortus de la galère, quitte la galère, la gâteau des palais.
Odzywam się do Was tak naprawdę już w ostatni dzień, kiedy jestem w Polsce. Dzisiaj jednak troszkę się będzie działo, bo dzisiaj idę do mojej przyjaciółki Ewy na urodziny jeszcze, a w nocy już wyjeżdżamy, także no... wyjazd się przedłużył, ale pomimo to zleciał szybko. No mieliśmy tutaj troszkę pod górkę, nasz nowy rok się nie zaczął jakoś świetnie, tak jak powinien. O, tutaj moja kicia sobie chodzi. No i jest jak jest, ale no nic nie dzieje się bez przyczyny, ja jestem z tego założenia. To znaczy, no wychodzę z takiego założenia i tak myślę, że powinno być. Słuchajcie, ja mam tyle gratów do zabrania. Zaraz Wam pokażę. Moje walichy tutaj rozwalone. Jest syf totalny. Najlepsze jest to, że muszę jeszcze parę rzeczy spakować, między innymi kuwetę kota, między innymi jeszcze parę innych takich rzeczy, które jeszcze są tutaj, żeby po prostu były, wiecie, pod ręką jeszcze przed wyjazdem. Także no, nie wiem jak się zapakujemy, nie wiem. Po prostu nie wiem. Krzysiek teraz pojechał gdzieś, ja będę zaraz uderzać na miasto i będę jechała kupić prezent dla mojej przyjaciółki, bo nie miało być nas na urodzinach, więc ja nic jakby nie poszukiwałam na szybkości, ale wyszło jak wyszło, więc no jestem tutaj trochę pod murem, mówię, ja nic nie zaplanowałam, a tak to ja lubię takie rzeczy mieć zaplanowane. Nie wiem w ogóle, czy widzicie, ale mam ciemniejsze włosy bez różowych końcówek już, bo ostatnio się dzieją bardzo, bardzo dziwne rzeczy z moimi włosami. Słuchajcie, chodzę ciągle do tej samej fryzerki, ona ciągle używa tych samych produktów. Ja jestem zawsze zadowolona praktycznie, więc ostatnio zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Może Wy będziecie mieli jakiś pomysł na to. Otóż, no po prostu farbujemy tak jak zwykle te same odcienie, te same w ogóle produkty, no nic, nic się nie zmienia. Tak samo ja używam praktycznie tego samego też do włosów. Czasami, wiadomo, zmieniam. Ale jednak powtarzają się te wszystkie produkty mniej więcej. No i miałam te włosy pofarbowane i nagle zaczęły mi tutaj, słuchajcie, od góry wychodzić takie pomarańczowe. Gdzie były na początku spoko, ale po paru myciach normalnie mi się kolor cały, wiecie, zaczął zmywać i się zrobił pomarańczowe. No i ja w szoku mówię, kurde, co ja mam teraz robić? No i poszłam i pomalowałyśmy włosy na ciemniejsze, dlatego że chcąc uzyskać taki sam efekt, włosy wyszły jeszcze dziwniejsze. Może nie były pomarańczowe, ale były niebiesko-fioletowo-białe, także ja miałam 10 kolorów. Jeszcze miałam różowe końcówki, a teraz kolor wyszedł taki jednolity, jest taki beżowy. W sumie dobrze, na zimę chyba ok. Ja wolę takie jasne na lato. Nie wiem, co się może dziać z tymi włosami, bo jednak produkty są te same używane. Jestem ciekawa, bo ja teraz nie myłam jeszcze włosów. Jestem ciekawa, czy ten kolor nie zacznie się jakoś dziwnie wypukiwać. No mam nadzieję, że nie. Także, ojku. Jak wiecie, od czego może takie coś się dziać, to dajcie mi koniecznie znać, a ja się będę już pomału tutaj zbierać i wychodzić. Jeszcze muszę zajść na chwilkę do sklepu tutaj do mnie. Ale to nieważne po co. Kochani, ja już jak widzicie jestem w Belgii i to już jakiś czas. Chodźcie, pokaż Lilunia, jak pięknie wyglądasz dzisiaj. Chodźcie, pokaż tutaj. Dzień moim kotkiem. A pokaż, jak wyglądasz, ustań. Pokaż, jaką masz piękną. O, spódniczkę, rajstopki. Dama. A tutaj nasz koteł. Zagląda pod spódnicę, Krejzol. I... jego bardzo i kocha. Go właśnie i bardziej kocham. Co mam zrobiła znowu? Kochasz kotka? Tak, kocham. No mama też kocha kotka. Nawet tata kocha, co jest bardzo, bardzo dziwne, bo tata nie chciał kota na początku, nie? Ale wiesz, on krzyczy tylko na kota i tak. Tata nie krzyczy na kota. Prawda. Powiedział Tata krzyczał, że nie chce kota na początku. Tak? Tak. A teraz to jest chodź, chodź, połóż się, nie? Woła kotka. Tak. No. A ja do go pukałam do drzwi, a on nie słyszał, że pukałam na moim oknie. No to do drzwi czy do okna? Zapukałyśmy dziś do okienka, żeby zobaczyć, czy on przybiegnie, ale nie przybiegł. Spał w zaparte. Weszłyśmy, a on sobie słodko spał, nie? Tak. A tu Lila z kotem. Nie tak mocno, tak? Żeby kotek się nie bał.
Grinch. Grinczosław. Kici, 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 jakiś liczny pan. Uciekł mi ze syrenek. Z rąk. O, z rąk. Znaczy, dobra, bo zaczęłam wam gadać, Lili przyszła, pokazałam wam, bo w sumie jakoś ostatnio w ogóle też nie pokazywałam jej jakoś, tak, no nie wiem, to tak wychodziło. A więc podsumowując mój wyjazd do Polski, nasz wyjazd był bardzo, powiem szczerze, męczący. Dla mnie było za długo, byliśmy praktycznie 3 tygodnie i zawsze mówię, że tak mi szybko mija, ale teraz jakoś, może dlatego, że też nie miałam jakby dużo spraw do załatwienia, bo wcześniej to ciągle lekarze jacyś i tak dalej. Oczywiście teraz też byłam u diabetologa, ale po prostu to była chyba jedyna wizyta, nie musiałam już badań robić, wiecie, takich męczących rzeczy. No i chciałabym wam tutaj powiedzieć, słuchajcie, jaką miałam przygodę z włosami. Jak widzicie, może nie wiem, czy zwróciliście uwagę, teraz tu taki szopen jestem, bo dopiero wróciliśmy, a wieje u nas dzisiaj, to mam troszkę takie ciemniejsze te włosy, a to dlatego, że, słuchajcie, ostatnio pofarbowałam włosy na taki blond z różowymi końcówkami i uwaga, uwaga, po paru myciach tutaj zaczęły mi wychodzić rude włosy. No gdzie rude włosy u mnie, słuchajcie? No i ja mówię, o nie, nie, nie. No i poszłam do mojej fryzjerki i mówię, dobra, robimy coś z tymi w ogóle. No i chciałam zrobić ten sam jakby jasny odcień. No i oczywiście, słuchajcie, wyszły chyba z 4 kolory. Był fioletowy, niebieski, siwy jakiś taki, biały. No tragiczne. No i musieliśmy nałożyć odcień ciemniejszy. No i nałożyliśmy, no i wyszedł taki. Dzięki Bogu, że tak w miarę jednolicie to wygląda. Chociaż nie wiem, czy widzicie to, ale pod światło one czasami są jakby różowe, ale nie są różowe. Także to jest taki beżowy, taki tyciu ciemniejszy blond niż zazwyczaj. No i co chciałam wam powiedzieć. Ja w ogóle nie wiem, ja tak nagrywałam coś, ale tak mało co w sumie. No i dzisiaj przyszła do mnie paczka i wracam tutaj z filmikami, więc za chwilę będę nagrywać haul, który chyba będzie szybciej niż to, ale jak nie, to nie wiem. Haul ze strony Dress Lily, także wbijajcie. I no co, kochani, ja tutaj w tym roku planuję troszkę się odbudować, więc życzcie mi powodzenia, mam nadzieję, że to się uda. Mam też zupełnie troszkę lepsze nastawienie niż w zeszłym roku, bo zeszły rok był dla mnie dosyć taki załamujący, ale nie będę wam dużo tutaj zdradzać, dlatego że może jeszcze do końca właśnie stycznia czy coś nagram podsumowanie zeszłego roku. Także to by było na tyle. Ja przyszłam się z wami pożegnać, moi drodzy, i życzyć wam wszystkiego dobrego w nowym roku. I pamiętajcie, żeby ten rok sprawić samym sobie, żeby... Samym sobie, wiecie, o co chodzi, żeby był jak najlepszy. Więc ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmikach. Chodź, Lila, się pożegnamy. Pa, pa. No ładnie. Pa, pa. Pa, 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 pa.